Spodziewałyście się tak łatwego pojedynku z rywalkami? Nie, oczywiście, że nie. Nigdy nie lekceważymy przeciwnika. Zawsze przygotowałyśmy się tak jak przed każdym innym meczem. Podeszliśmy po prostu z chłodną głową, wiedziałyśmy na co nas stać, co musimy zrobić. Trener postawił jasne wytyczne i zrealizowałyśmy to, co trzeba. A wynik przyszedł sam. No ale 100 punktów, można powiedzieć, że to jest historyczny dzień w historii Mosiru, ponieważ w meczu ligowym po raz pierwszy 100 punktów zostało przekroczone. Tak, no cieszymy się, że to akurat na naszym meczu i że my to zrobiłyśmy. Zasługa całej drużyny oczywiście. Od początku do końca biłyśmy się o każdą piłkę, walczyłyśmy i grałyśmy bardzo zespołowo, więc no, mam nadzieję, że wszystkim się podobało. No, podobało się oczywiście, natomiast w tydzień temu efektownie wygrałyście z drużyną z Niepołomic. Dzisiaj efektownie, równie efektownie z Rzeszowem. No, czy czuje Pani, że Pani transfer plus jeszcze koleżanek to właśnie było to coś, co dodało tej drużynie dodatkowej energii i sił? Myślę, że w tej drużynie od zawsze czerpię taki duch walki sportowej i my tylko przyszłyśmy tu i staram się spełnić to, co trener nam powiedział, że mamy do robienia na boisku. Dziewczyny dobrze nas przyjęły, więc to też ich zasługa, że dobrze się wkomponowałyśmy w to wszystko i no myślę, że to jakie są wyniki, to zasługa całego zespołu, nie tylko nas. Rozmawialiśmy kiedyś z trenerem co do w ogóle planów na ten sezon. Może zanim zadam to pytanie, jeszcze pani tego nie powiem, ale co w takim razie powiedział trener pani koleżankom przed sezonem? Jakie cele macie? No oczywiście więcej zwycięstw niż przegranych. No i co? I zobaczymy jak to wyjdzie. To jest główny nasz cel i wiadomo, walczy się o najwyższe wyniki, osiągnięcia i no zobaczymy, jak to wyjdzie w sezonie też. A z taką grą, to co jesteście w stanie osiągnąć? No myślę, że będziemy się starać jeszcze robić większe postępy, więc stać nas na pewno na więcej. Myślę, że spokojnie o awans do następnego etapu jesteśmy w stanie wywalczyć, a później zobaczymy, co los przyniesie. Dziękuję. Dziękuję.